Karolina Małysz, czyż, odcienia sławnych rodziców do pasji podróżniczej. Karolina Małysz, czyż, córka legendarnego skoczka narciarskiego Adama Małysza, dorastała pod spojrzeniami całej Polski, szczególnie w okresie ogromnej popularności jej ojca, nazywanej Małyszomanią. To właśnie wtedy żona Adama, Iza Małysz, również zyskała znaczną popularność. Karolina, choć często występowała w świetle mediów, przez lata koncentrowała się głównie na swojej edukacji i życiu prywatnym, unikając medialnego zgiełku. Jej życie zmieniło się jednak znacząco w 2021 roku, gdy wyszła za mąż za Kamila Czyża, swojego wieloletniego partnera. Ślub odbył się w wielkiej tajemnicy, dodając wątku romantyzmu do życia pary, która na co dzień mieszka w Krakowie. Karolina, mimo nowego rozdziału w swoim życiu, wciąż blisko związana jest ze swoją rodziną, często odwiedza dom rodziców, a także gości ich w swoim krakowskim mieszkaniu. Podróże stały się główną pasją Karoliny i Kamila. Karolina, wykorzystując każdą wolną chwilę, odwiedza egzotyczne kąty świata, co entuzjastycznie dokumentuje na mediach społecznościowych. Jej zdjęcia i relacje z podróży szybko zyskały popularność, a obserwatorzy z zaciekawieniem śledzili jej eskapady. Ostatnio para postanowiła wyjść poza ramy prywatnych profili i założyli wspólny, profesjonalny profil podróżniczy. Jak informuje RMF FM, profil Czyżby Podróż to miejsce, gdzie Karolina i Kamil dzielą się swoimi doświadczeniami z podróży, które obejmują zarówno malownicze miejsca w Polsce, jak i dalekie destynacje takie jak Abu Zabi, Bangkok, Krabi, Kuala Lumpur, Parga, Drezno, Amsterdam czy Flogardia. Reakcje internautów na profil podróżniczy Karoliny i Kamila są niezwykle pozytywne. Wielu użytkowników gratuluje im pomysłu na nazwę konta i wyraża zazdrość o liczne podróże. Komplementy i słowa uznania świadczą o tym, jak niezwykłe i inspirujące mogą być ich przygody. Gratuluję wspaniałego życia. Tylu podróży w jednym roku można pozazdrościć, to jeden z licznych komentarzy, które podkreślają, jak bardzo niecodzienne i wyjątkowe jest życie młodej pary. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.